W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Pulchy Niedźwiedź. Halo? Cześć. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bitwa o Śródziemie 2. Jak pewnie widzicie, znajduję się obecnie w twierdzy Rohanu, w wulkanicznej twierdzy Rohanu, czyli w Helmowym Jarze, no i mam wciąż do wykonania kilka questów. W przerwie między nagrywaniami pogadałem z mistrzem Vitusem i poinformowałem go, że William, którego poznaliśmy przy okazji odcinka poprzedniego, powinien zająć się szkoleniem rekrutów. Ja natomiast sam udałem się w kierunku cmentarza, na który także dostęp dostałem przy okazji epizodu poprzedniego, a to dlatego, że właśnie na tym cmentarzu znajduje się coś, czego potrzebuję, by przejść próbę mistrza Vitusa, już dzisiaj zresztą wspomnianego. Tak się składa, że mistrz Vitus w ramach próby każe mi znaleźć mądrość w walce oraz zaufanie. Zaufanie udało mi się już znaleźć w tym klasztorze, ponieważ jak pamiętacie przy okazji jednego z poprzednich odcinków, znalazłem kogoś, kto zamienił się pracą z panem Dalmanem, taką się chyba. In the old days, Berengir, a mage, taught the art of combat, the art of fighting with the staff. He once said to his student, I can show you the path, but you must walk it yourself. Nie bez przyczyny ta książka tutaj się znajduje, bo tutaj właśnie nie dokończyłem. Quest, który dał mi ten Vitus, jak już wspomniałem, polegał na znalezieniu zaufania oraz mądrości w walce. Mądrość w walce natomiast to tak naprawdę książka. Książka bodajże napisana przez samego Berengira. I dlatego też musimy znaleźć jego szkielet, zabrać co się tylko da, w tym także i klucz, który przy nim się znajdował, i z pomocą tego klucza następnie otworzyć skrzynię, która będzie zawierała potrzebną nam książkę. W ten sposób pierwsza próba z bodajże czterech zostanie zaliczona. Pozostałe próby znajdują się w wyższym poziomie twierdzy, do którego mam dostęp dzięki wykonaniu szeregu questów. Mądrość w walce. Dzieło na temat filozofii walki kosturem. Dobra, zabieramy więc książkę. Zobaczę z ciekawości, czy mogę ją przeczytać, czy cokolwiek mi to da. Mogę ją przeczytać. Mądry wojownik wybierze swoją broń na swoją broń kostur. Mądry wojownik pozna magię kryształów. Mądry wojownik będzie korzystać zarówno z magii, jak i z kostura. Odważny wojownik wybierze ścieżkę ognia, gdyż płomienie ukazują swoją niszczycielską moc jedynie po dłuższym skupieniu. Ostrożny wybierze ścieżkę mrozu, a gniewny wybierze pociski z czystej magii, które spadają na wrogów, wsparte uderzeniami jego kostura. Ja najprawdopodobniej właśnie w magiczne pociski pójdę, bo magia w Rizenie jest całkiem zabawna i przyjemna w używaniu. Na pewno o wiele przyjemniejsza w late game, bo Rizen ma taki mały problem. Pacing Rizena jest tak dziwnie wyważony, w sensie w pierwszym rozdziale mamy mnóstwo questów z gadaniem, a na przykład już od rozdziału drugiego jest tylko i wyłącznie walka, która w rozdziale czwartym zaczyna już nużyć. No dobra, ale pogadajmy z mistrzem Vitusem. I have found wisdom in combat. You could have told me it was a book. Only a child expects the world to contain straight answers. Even life itself is a riddle. You may keep the book. Read it, if you've not already done so. When you're finished, give it to someone else who'll read it. Your test has been successfully completed. Does this mean you will train me? You have proven yourself worthy of instruction. Dobra, zobaczymy, czego on mnie może nauczyć. On może zwiększyć moją maksymalną manę oraz polepszyć moje umiejętności władania kosturem. Ja oczywiście nie będę się uczył bić kosturem. Może w manę zainwestujemy, ale to potem. Mam mnóstwo punktów nauki, aż 65. Rzadko z nich korzystam, bo nie oszukujmy się, nie potrzebuję ich aż tak bardzo, nawet na wysokim poziomie trudności. Jeżeli ktoś wcześniej grał w Gothica, to raczej z Rizenem nie powinien mieć najmniejszych problemów. Sama twierdza jest jednym wielkim labiryntem, dlatego jak się w niej przemieszczam, to fajnie byłoby skorzystać z mapy regionu i z tego co widzę, teraz będę musiał udać się tutaj i
właśnie w górę, bo to tam czekają na mnie pozostali mistrzowie. Mistrzowie, którzy poddadzą mnie kolejnym próbom, z czego jedna próba będzie dość wymagająca i będzie polegała na mordowaniu niezliczonej ilości szkieletów, ale o tym za chwilę. Hej, hej! So, Arik murdered Hemla. While gold never rusts, it seems it always corrupts. He would have done us all much harm if you hadn't found him. Removing him has proved your worth. I am Master Ignatius, and you are... You have completed your basic training, but there are still challenges ahead of you. Does that mean you want to set me a test? It means I wish to show you something. I teraz Mistrz Ignatius, jeżeli dobrze pamiętam, a wydaje mi się, że tak, zaprowadzi nas do biblioteki. Pamiętacie, w Gothiku był quest, który polegał na tym, by przeczytać wszystkie księgi znajdujące się wewnątrz klasztoru. I tutaj będzie podobnie. Problem polega na tym, że nie wszystkie księgi są od razu w tej głównej komnacie biblioteki. Niektóre księgi są ukryte. I właśnie do tych ukrytych ksiąg będziemy musieli się dostać. Zresztą za chwilę zobaczycie. Najpierw udajemy się za Ignatiusem do wnętrza wcześniej wspomnianej biblioteki, w której jest także i Rufus, chyba. What plans do you have for me? This is the library. These books contain much wisdom. Once you have read these books and learned the ritual that opens the door to the convocation, then we will talk again. No dobra, musimy przeczytać więc wszystkie książki, no ale zauważcie, że przy jednej z nich jest Rufus, więc musimy z nim pogadać i poprosić, żeby się po prostu odsunął. Hey, novice. Would you mind if I looked at that book? By all means. I need to rest my eyes in any case. What are you doing here? I'm looking for a book. Any book in particular? It's called Wisdom in Combat. The monastery is supposed to have a copy. Here, a copy of Wisdom in Combat. Hey, you got it. It was in the cemetery. What was it doing there? They're collecting lots of artifacts and ancient knowledge there. Even in times of turmoil, the Inquisition should respect books. A lot can be solved with books, but that's not your fault. I owe you a favor. A więc tą przysługą będzie to, że teraz jestem w stanie przeczytać to, co znajduje się w tych książkach. Jak widzicie, te książki zwiększają mi moją mądrość, co oczywiście jest mi bardzo na rękę, bo z racji, że idę drogą właśnie maga, to ta mądrość będzie użyteczna. Ale tak jak mówiłem, my nie przeczytaliśmy jeszcze wszystkich książek, bo tutaj w tym miejscu, ciągnąc za ten pierścień, otwiera się tajne przejście. Przejście, które prowadzi do podziemi klasztoru, gdzie jest dość niebezpiecznie, więc zapisałem grę. I teraz trzeba uważać, by nic na mnie nie wyskoczyło, bo nigdy nie wiadomo, czy jakiś frajer tutaj nie chce mnie zaatakować. Dobra, zobaczmy. Prawo, prawo, lewo, lewo. Udało się. A w środku mamy słabe leczenie magiczne. Super. Jest tutaj też jakiś pierścień, ale za ten pierścień nie da się pociągnąć. Jest tutaj także stół runiczny, na którym będę mógł robić zwoje w przyszłości, gdy się już tego nauczę. Ale żeby nauczyć się robić zwoje, będę potrzebował pustego zwoju oraz nauczenia się tej umiejętności. Zaś sama umiejętność jest możliwa do nauczenia, jeżeli wykonamy próbę jeszcze z kolei innego mistrza, bodajże mistrza Illumara. Tutaj w ogóle mieliśmy informację, że ten kryształ emanuje dziwną mocą. Wydaje mi się, że jest to związane z tym, że za pomocą tego kryształu mógłbym ten przełącznik tutaj wcisnąć, ale mógłbym też użyć w sumie zaklęcia telekinezy, bo mam zaklęcie telekinezy, które wyekwipuję sobie na pasek. Niestety magia tutaj nie działa, zabezpieczyli się. Muszę więc podejść do tej próby przy użyciu moich własnych prywatnych umiejętności. Halo, halo. Dzień dobry. Ciemno, pusto, czarno, pulpit. Dobra. Mądrość plus 3. Każda mądrość się przyda. Nie mogę tych drzwi otworzyć, ale jest tu książka jakaś, którą oczywiście konfiskuję. Zobaczymy, czy w tej książce jest coś ciekawego o magii runicznej. Nie będziemy tego teraz czytać. Jeżeli was to interesuje, to możecie zatrzymać materiał i przeczytać sobie na własną rękę. Ufam, że
potraficie to zrobić, a dziwnie by wypadałoby powiedzieć, że gdzieś tu powinny być szkielety, ale wszystko wskazuje na to, że chyba mi się coś pomyliło i żadnych szkieletów tu nie ma. Prawo, lewo, lewo, będzie prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobra, wewnątrz skrzyni mamy magiczne światło, szybkość i słabe leczenie, ale co ważniejsze jest tutaj kula. Kula, która jest kulą telekinezy, co pozwoli mi na przełączenie tamtego przełącznika. O, o telekinezie też tutaj coś mamy. Ah, telekinesis. The power of thought can move matter, allowing a mage to move objects towards them from a great distance. Switches and levers which are far away can also be activated. That's something to know. Bardzo dobrze to wiedzieć. Zobaczymy tę kulę telekinezy. Ona działać będzie pomimo strefy antymagicznej. Może nie mogę własnych zaklęć przywoływać, ale mogę otwierać drzwi bez żadnych problemów, co zresztą teraz zrobiłem, tylko że ja tam widzę jeszcze jeden przełącznik. Ciekawe, czy jestem w stanie tam dobiec razem z tym zaklęciem. Czy gra mi na to pozwoli, czy jednak to zaklęcie się wyłączy, jak tutaj wejdę z tym zaklęciem? Nie. Antymagiczna strefa. Ten kryształ jest antymagiczny. Trzeba będzie w takim razie później tam wrócić. Tutaj mamy dziurę. Ta dziura jest tutaj nie bez przyczyny, ponieważ tak się składa, że przez tę dziurę będzie można przejść używając zaklęcia przemiany włodzika lodzika, czyli taki odpowiednik przemiany chrząszcza z Gothica. I z tego co pamiętam, gdzieś w tym pomieszczeniu także możemy znaleźć runę, która jest właśnie runą przemiany w łodzika. Słabą miksturę manę też do siebie przyciągnę, a jakże. A także zajdziemy sobie może tutaj. Łuk, łuk. A dzień dobry. Pusto tu. Naprawdę byłem święcie przekonany, że będą tu szkielety, bo pamiętałem, że chyba były tu szkielety. Kryształowa kula lewitacji. Kufer. A w kufrze? Prawo. Nie, nie. Lewo. Lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kurczę, za dużo kombinacji. A w środku magiczna ochrona. No, może kiedyś się przyda. O lewitacji książki, chociaż w sumie to przeczytam o sztuce lewitacji, bo muszę przeczytać wszystkie książki, jakie się tutaj znajdują. Dobra, przeczytałem większość książek, które tutaj się znajdowały. Teraz z pomocą tego pierścienia otworzyłem jakąś tu bramę. Ten pierś nic nie robi, a za tą bramą mamy... Jest i szkielet. Mówiłem, że pamiętałem, że tu będzie jakiś szkielet. Okej, okay, musimy na niego uważać, bo jednak szkielet to jest niebezpieczny przeciwnik. Jak widzicie, ciachnąłem go raz, a HP nie za bardzo mu spadło. Więc bądźmy ostrożni. Ostrożność jeszcze nikogo nie zgubiła, a pewność siebie owszem. Więc dawaj, dawaj szkielecie. No, no, no. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mamy go. Wiecie, że gdybyście w normalnym świecie takiego szkieleta spotkali, nie? To raczej mieczem by się go nie położyli, bo ludzka kość, znaczy ogólnie kości, które są stare, a mówiąc stare mam myśli, no takie, które no nie należą już do żywej osoby, co nie? Czyli już powiedzmy, że umarliście i jakiś czas leżycie w grobie, no to kości te stają się twarde niczym skała. No, niemalże nie do ruszenia. I mało prawdopodobne jest, żebyście wyrządzili im krzywdę jakimkolwiek mieczem. Może młotem jakimś wielkim, albo... No młotkiem, to tak, to może udałoby wam się jakoś strzaskać. Ale sama kość sama w sobie jest bardzo twarda. I to jest jeden z powodów, dla których na przykład paladyni w D&D, którzy mają specjalizację pogromcy nieumarłych, zazwyczaj jako swoją główną broń mają właśnie młoty jednoręczne. Taka tam ciekawostka, którą pewnie już opowiadałem na przestrzeni jakiejś serii z Gothica, tak podejrzewam. No nic, rozprawmy się z tym szkieletem w końcu, nim on rozprawi się ze mną. Na razie mamy taki prawie że remis, bym powiedział, bo on mnie może i ciachnął tylko dwa razy, ale jego dwa uderzenia są o wiele potężniejsze niż moje milion. A to dlatego, że on bardzo dobrze blokuje. Dlatego też wolę podążać drogą maga w Rizenie, bo mam pewność, że mój atak nie zostanie zablokowany.
A też w Ryzenie nie ma zbyt wielu przeciwników, którzy byliby odporni na magię. W sensie, no zdarza się tam jakiś typek, który rzeczywiście nie może oberwać magicznym zaklęciem, ale to takiego jednego czy dwóch typów bez problemu jesteśmy w stanie położyć z pomocą naszych umiejętności bojowych. Grunt, że szkielet został pokonany, a my mamy tutaj kolejne pulpity. Mądrość plus 3 i kolejna pewnie mądrość plus 3. Stałem się naprawdę mądrym typkiem. O dziwo miała bardzo prostą kombinację. W środku mamy kryształ pocisków. Coś, co przyda nam się w najbliższej przyszłości. Zabieramy oczywiście, ale to nie jest jeszcze wszystko, bo myśmy nie przeczytali wszystkich ksiąg. Nie nauczyliśmy się jeszcze wszystkiego, co te podwie mają do zaoferowania. Więc jeżeli chcemy w pełni je wymaksować, to trzeba troszeczkę tutaj się pobawić. Wrócimy do tej kuli lewitacji. Dotkniemy nią. Okej. Teraz powoli lecimy do pomieszczenia obok. Bo tak się składa, że tutaj, po drugiej stronie, jest jeszcze jedno pomieszczenie, co nie? Więc dlaczego by tam nie polecieć? Lecimy, 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 lecimy. Medytujemy i proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. Mamy tutaj kryształową kulę polimorfii, która pozwoli nam na przechodzenie między takimi właśnie dziurkami. Do tego jest kufer, a w kufrze jakiś syf nieprzydatny. Co ważniejsze, jest tutaj przemiana w łodzika, która powinna być już jedną z ostatnich ksiąg, które musimy przeczytać, by zrozumieć to, co tutaj magowie chcieli nam przekazać. Zamieniamy się więc w małego robaczka i z jego pomocą możemy teraz przejść przez tę dziurę. Otóż to. Dobra, i teraz przechodzimy na drugą stronę, tym samym odkrywając kolejne pomieszczenie z kolejnymi księgami, zwiększającymi mądrość. Więc czytamy, co się tylko da. Im więcej mądrości, tym lepiej. O, tu druga nawet nie była księga, a stół runiczny. Mamy też i kufer, wewnątrz którego jest trochę wina, pusty zwój. Przyda się później do jednego z questów, a nawet chyba z dwa questy na puste zwoje będą. Ale co ważniejsze, kolejne drzwi. A za nimi witamy u kolejnego mistrza. Mistrza Abraxa. Ah, here it says the illusion spell. Aha, the necessary component is the tusk of a boar. Zaklęcie iluzji, które wymaga kładzika. Ciągniemy za dźwignię, tym samym robimy sobie skrót na górę i przy okazji pogadamy z mistrzem Abraxem. Have you brought me something to eat? Put it with the other plates. If I have time, I'll eat it later. Will you set a test for me? A test? I have to seek each master and pass a test for them. Oh, well, I'm not really prepared. Let's see, perhaps you could... No, what am I thinking? That's a bad idea. I sent two novices to bring me some plants, specific plants. The novices have not returned. Your task is to find them and bring me the plants. That is your test. Da się zrobić. Tych dwóch nowicjuszy ja już spotkałem wcześniej. Oni są na farmie Severyna. Żeby tam się dostać, będę musiał mieć pozwolenie na opuszczenie klasztoru. Co też przy okazji dzisiejszego odcinka powinienem bez problemu sobie ogarnąć. Grunt rzecz, że wydaje mi się, że przeczytałem już wszystkie księgi, które Ignatius mi pokazał, a to znaczy, że mogę do niego wrócić, powiedzieć: słuchaj, bracie Ignatiusie, mistrzu Ignatiusie, zadanie wykonane, ale wcześniej zbyt ryzykowne. I've read all the books. Yes, I see the truth in your eyes. You have gained the knowledge you seek, but there is one more step. To join the convocation, you must first obtain a crystal. What sort of crystal? For now, a fire crystal should suffice. I sent the novice Nathan to the ruins outside the monastery with just such a crystal. However, he has not returned. Find him, and you will find the crystal. So Nathan went to these ruins with a powerful magical crystal and disappeared. And you want me to go into these ruins without a crystal? Precisely. Well, I'm glad we got that clear.
here to find out about the main gate. I need to know when it will be opened. I heard you're in charge of it. Plain speech is useful, but some may consider it rude. No matter. Master Pallas will open the gate for you. Dobra. Mamy więc już możliwość opuszczenia klasztoru. Dość istotne. Ale co jeszcze istotniejsze, tutaj jest kolejny mistrz i to będzie mistrz Illumar, który także ma dla mnie próbę. To będzie już chyba ostatnia próba, jaką będziemy musieli przejść, pomijając oczywiście naszą wycieczkę do ruiny w poszukiwaniu kryształu ognia. What's this? Are you a new student? That's right. Good. We are in great need of new minds. Just teach me what I need to know. Give me my test. Impertinent, aren't you? Well, I suppose I was at your age. I want to learn from you. Very well. I am Master Illuma. I teach the high art of creating scrolls. I need men who will fight for the Order of the Holy Flame and who will win. We are facing great dangers. I need the best and the bravest. Have you prepared yourself mentally? May I take the test? Once you are ready. The test requires you to create a scroll and you must do it on your own. You may take the test once you are able to do that. What must I do? Look at the bookstands in this room. They contain the principles of creating scrolls. Read and absorb. Read and absorb. Once you have read and absorbed these books, seek me out. No dobra, przeczytałem więc wszystkie książki, no i pan Illumar powiedział, że teraz mam posiąść wiedzę teoretyczną. Co to oznacza? To oznacza, że znów muszę pogadać z każdym nowicjuszem, który znajduje się w tym klasztorze i od każdego z nich dowiedzieć się czegoś na temat tworzenia tych zwojów. Długi quest, który uczy nas co nieco na temat lore gry i tego, jak to tam w świecie gry wygląda, ale ja wam to oczywiście wytnę, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, bo to nie ma sensu najmniejszego. Grunt rzecz, że jeszcze do stworzenia takiego zwoju potrzebuję gęsiego pióra. I takie gęsie pióro mogę kupić od jednego z nowicjuszy w górnym klasztorze, albo dostać za darmo od Kaspara. Do you have a quill or any parchment? Of course. Check in with me every now and then. Blank scrolls always sell well. And if you need a quill, I have one in stock. Thanks. That could be handy. Master Lumar's test, huh? You know what? I'll give you the quill for free. Thanks. Just make sure you buy the parchment from me, okay? Dobra, przy okazji jeszcze zobaczymy, ile on tych zwojów tutaj ma. No, nie ma jakiejś tragedii, ile zwojów ja posiadam za to. Z tego co widzę, chyba nie mam żadnych pustych zwojów, a na pewno będę potrzebował, więc kupimy nawet i 6, niech będzie. 300 sztuk złota to nie jest żaden duży wydatek dla mnie obecnie. Nie rzecz ujmując, cały ten quest z uczeniem się receptur różnych zwojów to taka trochę szczegółowa główka, bo na przykład jeden pan powie nam, jak nauczyć się jakiegoś zwoju, w zamian, jeżeli my powiemy mu, jak nauczyć się innego zwoju, a z kolei tego innego zwoju powie nam recepturę inny nowicjusz, który w zamian chce coś innego i w ten sposób chodzi o to, żeby pogadać z odpowiednimi osobami w odpowiedniej kolejności. Dobra, wydaje mi się, że pogadałem ze wszystkimi nowicjuszami, czytałem wszystkie książki, no i to oznacza, że chyba znam już wszystkie składniki potrzebne do tych zaklęć pierwszego poziomu. Dobra, teraz nauczę się tworzenia zwojów. I am ready for the test. In order to pass my test, you must create a scroll from the start of the process and without help. I will provide you with nothing more than the rune and the space in which to work. Everything else is up to you. Take this rune of light and begin. To nie powinno być wielkim problemem. Swoją drogą, Illumar dał mi runę światła, co nie? Takie tam zabawne. Będę potrzebował w sumie niczego specjalnego. Wszystko posiadam. Więc po prostu stworzymy sobie jedno piękne, wspaniałe zaklęcie światła. W ten sposób moja próba mistrza Illumara zostanie zakończona. I w zasadzie pozostaną mi już tylko te próby, które są poza obrębem klasztoru. Czyli próba na znalezienie tych poszukiwaczy ziół oraz na udanie się do świątyni. I have completed the scroll, master. Mm,
see. Yes. Well, not bad. The scroll has indeed stored the rune's power. You have passed your test. Of course, you should now be able to create your own scrolls. But should you need some pre-prepared scrolls, I may be able to help. Dobra, nie będę oczywiście od niego brał żadnych swojów. Zamiast tego skierujemy się teraz do wyjścia. Jeszcze zanim jednak się skieruję do wyjścia, to porozmawiam jeszcze z mistrzem Cyrusem. You! Yes, you. I've got a job for you. Tell Severin to send the next delivery. Got that? Severin? Who's he? Severin runs the artifact collection camp at a place known as Tilda's Farm. It's on the way from here to Harbour Town. Tell Severin to send the next batch of crates up here. I'll find Severin. If Severin has identified any special artifacts, he should give them to you. You bring them to me immediately. No dobra, pora więc opuścić klasztor. Po drodze się jeszcze prześpię, żeby zregenerować moje HP, które no nie jest na zbyt wysokim poziomie. A pamiętajmy, że udaje się do ruin jakiejś świątyni, co będzie wiązało się najprawdopodobniej z walką. A skoro walka, to lepiej mieć troszkę więcej HP. Jak widzicie, bramy klasztoru się przede mną otworzyły. Tym samym jestem ponownie na wyspie, niedaleko pana Bryna. Ale naszym celem jest najpierw udanie się na farmę Severyna, a raczej farmę Tyldy, którą poznaliśmy w mieście, a która została zajęta przez Inkwizycję. To nie tak, że Inkwizycja jest zła, bo widziałem, że wielu ludzi uważa, że Inkwizycja jest zła, bo zamknęła ludzi w mieście wbrew ich woli. No nie do końca, po prostu bardzo, ale to bardzo niebezpiecznie się na wyspie zrobiło przez te eksplozje i ogólnie rzecz ujmując, świat Rizena wybucha w powietrze, dlatego Inkwizytor doszedł do wniosku, że lepiej jest ludzi utrzymać w mieście, bo tak łatwiej będzie ich chronić, niż jakby byli rozproszeni po całej wyspie, co nie? A skoro mowa o rozproszeniu, to z tego co pamiętam, nowicjusze, których szukam, którzy są potrzebni do spełnienia tej próby mistrza Abraxa, oni zazwyczaj przesiadywali tutaj na tej farmie, ale teraz chyba się gdzieś przemieścili. Nie zmienia to jednak faktu, że najpierw pogadam z Ferynem. I've come from Master Cyrus. And? Are they finally ready up there? Can we send up the crates? Yes. Good. Then I'll get things moving. There's something else. Yes? What is it? Master Cyrus wants to have the special artifacts immediately. I'm supposed to take them to him personally. Those are important pieces you're talking about. How can I be sure you won't run off with them? What happened to trusting people? Distrust comes with experience. Why should I trust you? Tetriandoch. So, he'll rip my head off if I come back empty-handed. Ah, now that sounds like Master Cyrus. Fine, I'll trust you. You better take the artifacts to him before he gets nasty. Tetriandoch, widzieliście to? Dostaliśmy stary dysk, to jest dość istotny przedmiot wbrew pozorom, przedmiot, który się przyda w kolejnym rozdziale. Tutaj natomiast jest jeden z nowicjuszy, którego mieliśmy znaleźć. Master Abrax sent me to check up on you. Really? Well, I'm still all right, but I'm not so sure about my friend Craven. Craven and I were both sent out gathering plants. Oh god, I wish I'd never come to this wretched island. Calm down. Take it easy. What happened? Well, Craven and I were both sent out gathering plants. I know that bit. What happened next? That's the thing. I remember we decided to split up. Not the most sensible plan in the world. We thought we'd find the plants faster that way. But then I heard all these strange noises. Horrible they were, and I haven't seen him since. When did you last see Craven? In the forest, just before we split up. And when was that? A couple of days ago. I don't know exactly. Dobra, on jest wbrew pozorom niedaleko. Trzeba się udać tam, w głąb lasu. Czyli zapiszę grę i udajemy się właśnie w tamtą stronę. Trzeba do tego lasu wkroczyć. Nie można się bać. Po drodze oczywiście wszelkie grzyby także zbieram, a także wszystkie inne rośliny, jakie napotkam. To dość istotne, bo
Pamiętajmy, że moim zadaniem jest nie tylko znalezienie tych typów, ale także zgromadzenie roślin, które oni mieli zgromadzić i przyniesienie ich mistrzowi Abraxowi. Co nie? Jeżeli nie będę miał roślin, to moje zadanie u mistrza Abraxa nie zostanie zaliczone. Dobra, jeden wilk wykoszony. Spokojnie. Może uciekniemy kawałek. Uleczę się z pomocą leczenia ran. Bo mam tutaj na pasku, jak widzicie. Dobrze, że można korzystać z tego leczenia bez chowania broni. To jest naprawdę miła odmiana. Już widzę tej rośliny, którą warto będzie podnieść za chwilę. Jest to chyba ziele lecznicze. Pamiętajmy też, że potrzebuję ziół do questa w mieście. Leonardo dał mi takiego questa. Jest to jakiś kryształ. Ale co ważniejsze, gdzieś tu musi być nasz przyjaciel Krayban. Także widzę ćmę. Korzymany. Jakieś ruiny tu są. W ruinach raczej go nie znajdziemy, tam się wydaje. Tam nie ma co na razie wchodzić. Ale roślinę many chętnie zgarnę dla siebie. Chociaż z drugiej strony możliwe, że właśnie tam pobiegł ten typek. Tego dokładnie pamiętam. Wiem, że on gdzieś jest w tej okolicy. Ale gdzie dokładnie? Trudno mi rzec. Zaraz go znajdę spokojnie. Wydaje mi się, że dalej w głąb lasu trzeba iść. Mimo wszystko, że on jest gdzieś tutaj. O właśnie. Ponadto to jest jakiś ognisty korzeń. Się może przydać. Ja wam mówię, on gdzieś tu jest. Czuję tchórza na kilometr. A tam jest nawet jakaś zniszczona farma chyba po lewej. A skoro jest zniszczona farma, to możliwe, że jest tam też trochę gnomów. A na gnomy także mamy questa. Co nie? Może ciachnę tego wilka z raz. Może nawet i dwa razy. Dwa razy to głupota. Biorąc pod uwagę, są tutaj aż trzy wilki, które tylko czekają, żeby mnie ugryźć. Gdy będę zbyt pewny siebie. Dobrze, że moja szata nowicjusza daje mi całkiem dobrą ochronę na ugryzienia tych stworzeń. Okej. Okay. Spokojnie, wilku. Nie jesteś wilkiem z Gothica 3. Nie jesteś więc zbyt dużym zagrożeniem. Ciekawe, czy to jest realistyczne. Zasłonić się tarczą przed ugryźnieniem wilka. Czy to w ogóle jest możliwe? Tak w naszym normalnym, fizycznym realu, że tak powiem. Lub Barcelonie. Ups, 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 ups. Okej. Okay. Ups, ups, ups. Dzień dobry, kochani. Właśnie widzicie, jak morduje wilki. Gdzie jesteś, Krayban, ty tchórzu zasrany? Tam jest jakieś obozowisko? Chyba gnomów. Co my tu mamy? Czy to nie jest pan kolega Leon? Owszem, to jest ostatni syn Tyldy. Hej! You are real, right? Of course I'm real. Sorry, sorry. It's becoming harder and harder to tell these days. Who are you? The name's... Leon. You seem a little nervous, Leon. You're certainly hard to find. Why were you looking for me? Your mother is worried about you. My mother is always worried. You can tell her that I'm still alive, for now. And that I miss her. Mothers like to hear that kind of thing. Tell you what, you do it yourself. I'm not going back there. I came away to try and get some peace. What are you doing out here in the wilderness? Just looking for a bite to eat. Sure that's all you're doing? Of course. I'm a hunter. I am. Just, you know, hunting. Come on, what are you really doing out here? Okay, okay. So I'm a treasure hunter, seeker. I heard that the ruins are full of stuff, and so I set out to get my share. I even got myself a shovel and a pickaxe. Cut the crap. I can tell you're lying. You're really not gonna let this rest, are you? Not a chance. Okay, okay. But you won't believe the truth either. Just before the Order locked up Harbour Town, I started getting nightmares. Then it got worse. I started seeing these apparitions, hearing this whispering inside my head. I escaped town, but it's no better out here. I haven't slept properly for ages. The whispering, always the whispering. These apparitions, these restless ghosts, they won't leave me alone. Can you tell me something else about these ghosts? I'm telling the truth here. Spend the night if you don't believe me.
I'd love to see your face when the ghost of Lord Patrascon appears. What can you tell me about Lord Patrascon? When he comes to me, I can hear this horrible, whispering voice inside my head. He says terrible things. Terrible, terrible things. Do you have any idea where these ghosts come from? No. Well, in my dreams, I see towers. There's a ruined tower north of here, and there are more on the west coast. Perhaps they come from those. If they've singled you out, then you must have done something. I found this strange ring in the forest. Found it. All right. Didn't steal it, it was just there. Been seeing them since then. Show me the ring. Here. That ring must have belonged to them. And the undead don't like their things being taken. Oh, crap. What do I do now? Maybe I can take care of these ghosts. Really? How will you do that? I'll go to the towers, see what I find there. That would be good. I don't know how much more of this I can take. Dostałem więc questa, by odwiedzić 5 różnych wież. I w każdym z tych miejsc będzie jeden pierścień wasalny. Mam obecnie jeden, więc potrzebuję jeszcze 5. I quest wtedy zostanie wykonany. Jest to quest podobny trochę do tego questa z szukaniem chromaninów w Gothiku. No ale, a propos szukania. Wracajmy do poszukiwania naszego kolegi Krejbana. O, jest drugi gnom. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że bardzo możliwe, że gdzieś w okolicy jest ciało naszego zaginionego Krejbana, bo ja pamiętam, że go właśnie gnomy dorwały i zabiły. Więc w teorii, jeżeli są tu gnomy, to gdzieś tu może być także i ten ziutek. Pozbyłem się tych gnomów też tak w imię zasad, bo one mogą mieć przy sobie coś bardzo ważnego. Coś takiego jak na przykład torba z narzędziami. Pamiętacie? Dostałem też questa, żeby takie torby znaleźć. 15 torb dokładniej. Co ty? Co ten gnom taki potężny? Ściachał jak porąbany. Co to miało być? Co ty sobą reprezentujesz, gnomie zesrany? Przestań. No. Nie są jakoś bardzo potężne. O, roślina lecznicza, to się na pewno przyda. Nie miał przy sobie żadnej torby. A szkoda, z dzikiem na pewno walczyć nie chcę. To wam od razu mówię, nie chcę. Nie ma mowy, nie. Dobra, jest. Mówiłem, gdzie są gnomy, tam jest nasza zguba. Jak mówi przysłowie Rizenowe. Więc rozwalmy je. I przeszukajmy jego ciało. Przy nim powinna być lista tych roślin, które miał dostarczyć Abraxowi. A co z tym idzie? Będziemy mieli quest niemalże już wykonane, bo podejrzewam, że większość tych roślin mam już przy sobie, bo trochę ich zbierałem w poszukiwaniu tego typa. Okej. Teraz pokroić na kawałeczki. Spokojnie, gnomie. Stój nieruchomo, gdy cię będę zabijał. Mówię ci, nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak przyjemna może być śmierć. Dobra, mamy to. Czy masz przy sobie jakieś torby? Masz. Miał torbę z narzędziami. Miło. Ten miał przy sobie pierścień Krajbana oraz w sumie to wszystko. Musimy więc wrócić chyba do Syriusza, bo to ten da nam tę listę ziół, które mamy zebrać. Gdy powiemy mu, że znaleźliśmy jego koleżkę Krajbana. No to w drogę. Dobra, pogadałem z Syriuszem. Wygląda to, że mam już wszystkie rośliny, których potrzebuję, bo potrzebuję 6 roślin leczniczych i 4 rośliny many. Mam jedne i drugie, a to znaczy, że teraz mogę się przespać i skierować się do ruin, gdzie znajduje się ten kryształ ognia. Ruiny natomiast to są ruiny, które już widziałem wcześniej. To ruiny ze świerszczem bojowym, który nie jest łatwym przeciwnikiem. Możliwe, że to będzie jeden z trudniejszych przeciwników. Znajdują się one gdzieś w tamtą stronę, tak mi się wydaje. Czyli muszę skierować się w górę i chyba w lewo, gdzieś tam. O, w tamtą stronę jakoś tak. A z tego co pamiętam, te ruiny, w których mam znaleźć kryształ ognia, znajdują się gdzieś tutaj niedaleko. Mogę się oczywiście mylić, bo w Rizona grałem tylko 2 razy. Ale coś mi mówi, że to będzie właśnie tu. Ominiemy też żądło szury szerokim łukiem. Z sępami też rozmawiać nie chcę. O! Tak, to będzie zdecydowanie tutaj.
bo już widzę świerszcza bojowego. To jest dość twardy przeciwnik. Twardy jak pewna część ciała mężczyzny w zwodzie. Jak widzicie, typek blokuje prawie każdy mój atak. Co jest, jak na dzikie stworzenie, dość niesłychane, bo to ma wciul HP, no jego ugryzienie będzie bolało. Dlatego musimy robić wszystko co naszej mocy, by ten mnie nie gryzł zbytnio. Na razie jakoś to idzie, chociaż nie ukrywam, wolałbym, by się to wszystko zakończyło o wiele szybciej. Jak widzicie, walka ze świerszczem trwa. Nigdy nie sądziłem, że wypowiem kiedykolwiek takie zdanie. A jednak życie zaskakuje na każdym kroku. Życie chłoszcze. Tak jak ja chłostam tego świerszcza bojowego. Jego zdrowie jest już na niebezpiecznie niskim poziomie. Ale to wcale nie oznacza, że stał się mniej niebezpiecznym przeciwnikiem. A wręcz przeciwnie, teraz jak wyczuł, że nie ma już nic do stracenia, stał się jeszcze bardziej zaciekły, zażarty i właśnie o tym mówię. Prawie mnie zabił, a ja już nie mam chyba się zbytnio czym leczyć. Więc jeżeli go nie położę teraz przy okazji kolejnych kombosów, to lipa będzie straszna. Oj, straszna, straszliwa. Dawaj, dawaj. No, ugryź, ugryź. Ugryź, dobra. Dobrze, dobrze. Ugryź jeszcze raz, bo się trochę cykam. Malcie. 140 punktów doświadczenia. Miał przy sobie jakiś tam pył, ale co ważniejsze, zapisać. Zapisać, bo nie wiadomo, czy to był jedyny przeciwnik, który strzegł tych ruin. Podejrzewam, że nie. Więc lepiej nie ryzykować. Pochodnia w łapę i patrzymy. Halo? Kufer. A to jest miła rzecz. Zawsze cieszy. W środku może jakaś mikstura? No i proszę bardzo. Daj mi miksturkę. Jest mały rubin. Też się może przydać. Dlaczego nie? Wypijmy tę miksturę na szybciocha. Bo tak jak mówię, cykam się, że... Co jest? Wypij to. Co jest? Chłopie. Coś się zbugowało i nie chciał wypić. No ale, cykam się, że... A właśnie, wiedziałem, że coś będzie. No wiedziałem, chodź. No chodź, do światła, do światła. Do światła, gnomie, bo tam jest za ciemno, żeby z tobą walczyć. No, 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 tam już nie fikaj, nie fikaj. 5, 10, 15, 20, 8, dobra. Teraz gnom mom numer 2. Panie gnomie momie. Nom, nom, nom. Om, nom, 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 nom. Nowy poziom, fajnie. Zaklęcie światłości. Skoro i tak mam je na pasku, to dlaczego by nie wykorzystać? Strasznie przyjemna jest mechanika zaklęć w Ryzenie. W sensie w Gothiku 3 była dość męcząca. To jest pułapka, jak w mordę strzelił. To śmierdzi pułapką tak bardzo, że nic tak bardzo w moim życiu nie śmierdziało pułapką, jak to śmierdzi pułapką, ja wam mówię. Tutaj się coś zawali. To się zawali. Albo coś na mnie spadł. To jest pułapka, ja wam mówię. To jest pułapka, jak nigdy w życiu, ja wiem, że to jest pułapka. Welp. Był człowiek, nie ma człowieka. Skoro wiemy, że tamtędy to nie droga, zaklęcie światła, gdzieś tu musi być coś, co pozwoli nam przejść. Ja tykam. Nie, to też jest pułapka. Nie tędy droga. Nie tędy droga. Przydałoby się jakieś zaklęcie lewitacji albo innego frajerstwa. Może mam? Ja to o tym nie wiem. Albo jakieś zaklęcie telekinezy? O, w sumie zaklęcie telekinezy. To byłoby dobre. Mam na pasku. Zobaczmy. Zaklęcie telekinezy. Czy coś tutaj zaklęcie telekinezy mi pokaże? Nie. Maczuga, maczuga. Maczuga, ulala. Jest tam dźwignia. Weź to. Te dźwignie. O, właśnie. Czy to znaczy, że można już tędy przejść? Czy dalej zamknięte? Okej, okay, otwarte. Uff. Uff, uff. A ty jak się tutaj dostałeś? Bez zaklęcia telekinezy. Inne pytanie, jak się tutaj dostał ten typ? No nic. Zabijmy go. To jest jakiś last boss tego miejsca. Jak wy przeszliście obok tego świerszcza bojowego? To też jest dobre pytanie.
No. No. Nie galopuj się, bo widzę, że się tym sierpem zagalopowałeś, za bardzo uwierzyłeś w komunistyczne przesłanie towarzysza Lenina. Jest i kryształ ognia, zabieramy. A co jest w instruowanej skrzyni? Tak się nazywało? Jakaś tam skrzynia. Perła. Zabieram. Zielony liść też zabieram. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że w zasadzie jest GGWP. Zrobiłem wszystkie misje, jakie mogłem zrobić. Zawsze się boję, że to się jednak uruchomi. Zrobiłem wszystkie misje, jakie mogłem zrobić. Możemy więc wrócić do klasztoru i Cyrusowi dać artefakty, które dostaliśmy. Ignatiusowi kryształ ognia. Abraxowi rośliny. I tym samym będziemy mogli także przystąpić do zgromadzenia, co będzie wiązało się z tym, że zostaniemy magiem. Dobra, po kolei. Najpierw zajdę do mistrza Abraxa i dam mu te rośliny. W ten sposób wypełnimy zadanie. I've brought you your plants. Well, that was quick. You have performed well. Consider my test passed. But take this as an incentive to learn. You can go far if you study. Thank you, Master. What news of the novices? I'm sorry. Craven is dead. A shame. A mistake. I underestimated the danger of his task. Here, this is for your effort. Sirius is returning as we speak. I found him near the forest. Good. I think Sirius will need training before further assignments. Here, this is for you. Dobra. W takim razie dostaliśmy aż 4 nowe mikstury. Słabe mikstury leczenia, ale zawsze mikstury. No i próba mistrza Abraxa została zaliczona. Udamy się w takim razie teraz do Cyrusa i dostarczymy mu przedmiot, o który prosił. Z tego co pamiętam, siedział w tym oto magazynie. Hej. I got the artifact from Severin. Good. This disc looks peculiar. Ancient. Ah, yes. This may interest Mendoza. You've done well. Does well mean a reward? You can take one minor artifact. Weźmiemy sobie może pierścień walczącego kosturem? Can I have that ring? A minor incantation. Useful to someone of your habits. Use it well, but don't neglect your training. No i pozostał tylko mistrz Ignatius, czyli ten szef wszystkich szefów, nie licząc oczywiście Mendozy. Znalazłem kryształ ognia. I have recovered the fire crystal. I never doubted your skills. Once you are ready, we will begin your study of crystal magic. Soon we will be able to accept you into the convocation of mages. Na temat prób, to ja teraz muszę wymienić, że udało mi się zrobić wszystko. I have completed the tasks you set me. Yes, I heard from my brother mages that you did well. You are ready for initiation. We must make the necessary preparations. What sort of preparations? The initiation requires you to carry a mage's staff. Carlson can provide you with one. Go to him. Return here, and I will accompany you to the Hall of the Flame. Master Ignatius, what will be expected of me at the initiation? The Inquisitor will ask you some questions, but do not worry, it is not a test. Simply answer as your intuition tells you to. Then you will swear fealty to the Convocation of the Holy Flame. And that is all I will need to do? That is all. Dobra, w takim razie musimy udać się teraz do Carlsena. Ten wręczy nam broń, na którą zasłużyliśmy ciężką pracą, którą wykonaliśmy w klasztorze. Udało nam się znaleźć mordercę. Pokonaliśmy tutejszego mistrza walki kosturem i to aż 2 razy z rzędu. Dodatkowo powstrzymaliśmy rozprowadzanie zioła, bo sami zaczęliśmy rozprowadzać zioło i teraz to wszystko jest w naszych rękach. Stałem się szefem wszystkich szefów. Master Ignatius sent me. I need a mage's staff. You got far fast. A member of the convocation now. That's pretty incredible. Well, here's your mage's staff and well done. Thanks. Don't thank me. Only way that's gonna save your life around here is if you know what to do with it. Dobra, ekwipuję sobie może ten kostur maga, o ile w ogóle mogę. Kostur bojowy.
Czy to jest to, co ja myślę, że to jest to? To jest chyba to, ten kostur bojowy, co nie? To właśnie ta broń, której potrzebuję. Problem w tym, że nie mam wymaganej siły, by móc to wyekwipować. No nic, poszedłem full w magię, tak naprawdę, więc nie ma co oczekiwać, że będę tym kosturem machał na prawo i lewo. Też widzę, że mistrz Vitus idzie w kierunku świętej sali, a nie to nad nie mistrz Vitus, a mistrz Pallas, jeszcze lepiej, bo podczas mojego wspaniałego w niebo wstąpienia będziemy mieli zebranie wszystkich magów. Stop there. Tak, wstęp zmieniony, ale ja tutaj. There you are you ready for your initiation? I am ready. Then follow me to the Hall of the Flame. Idziemy więc do... No tak, przestań. Idziemy więc do tego wspaniałego budynku, czyli świątyni świętego ognia. Nawet ten ogień tam widać, to on jest źródłem wszelkiej magii na wyspie. Czeka tam także na nas już inkwizytor Mendoza. No i po rozmowie z nim zostaniemy w końcu magiem zgromadzenia. Hello, 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 witam wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. The protectors of the Holy Flame are gathered so that you can take the oath of the convocation. Have you been tested? Yes. Are you prepared to take the oath? I am. Then it begins. Will you honor the Holy Flame, the convocation and its laws? I will. The honor of the convocation must be defended. Tutaj teraz, jeżeli chodzi o te odpowiedzi, to w zależności od tego, jak odpowiem, to zwiększą się jakieś moje atrybuty. Ja oczywiście chcę, żeby moja mana się zwiększyła. I will defend the convocation. We fight for humanity, for our people. They rely upon our strength. Ja jestem ich siłą. I am their strength. Ignorance is our enemy. I shall bring knowledge. Weakness of purpose is our enemy. I shall not falter. Through your oath, you are bound to the convocation. Your path through life is now tied to the convocation of the Holy Flame. No i oczywiście chciałbym, żeby znów moja mana się zwiększyła. Truth and justice will accompany me. The word which you proclaim in our name will be true. Your word will be our judgment. You bring mercy. You bring justice. As a mage, you wield the powers given to us by the flame. No i zostałem magiem. Szaty maga otrzymano. Wear this robe as a sign of your office. The ceremony has sealed our bond. You are now one with the convocation. I am ready for what this brings. Good. Then you will work for me, starting immediately. You are now subject solely to my direct orders. I am ready. Good. But I suspect you must have questions. But am I going to get any answers? In order to understand why I am here, what we are fighting for, you must know certain things. So ask your questions. I do. The gods have left the world. Humanity was supposed to be free. Instead, these storms are sweeping us from the face of the land. These creatures are killing our people. But while the Holy Flame burns strong in this hall, we stand a chance. Let's see if your actions and words match. I will offer you a task. Carry that out, and I shall take it as a sign that the Don can be trusted. That your words are true. Why did the gods leave the world? A mage who wanted to free humanity drove them from this world. And we are at the mercy of what that magic released. What matters now is our survival. Why is the Holy Flame important? The flame is a source of magic. The island is protected by its power. Protected? What about the ruins that appear and the creatures? They are not our prime concern. It is the storms we must worry about. You keep talking of a worse threat. What is this threat you fear?
The dark wave the mage used to free us from the gods has released other powers. Titans. Crossing the seas, they come with the storms. I have seen them. I have witnessed the destruction they bring to humanity. They are everywhere, and we have found no weapon that can stand against them. But how can we stop this destruction? As long as the flame burns, this island is safe, and that gives us time. Time to discover why the Titans do not come here, how they may be stopped. What are the Titans? Will you follow me and learn? Yes, show me. Good. I have not misjudged you. Follow me and learn the truth. No dobra, musimy więc ruszyć za Inkwizytorem, ale to jest też moment, w którym kończymy dzisiejszy odcinek. Tak, wiem, chcielibyście zobaczyć, co będzie dalej, bo dopiero teraz ta fabuła nabierze tempa i dopiero teraz tak naprawdę zacznie się rozdział drugi, który będzie już jedną wielką, niekończącą się walką magiczną, bo questów będzie jak na lekarstwo. Ale od mnie na ten moment to tyle. Mam nadzieję, że epizod wam się podobał, zostałem magiem, dostaliśmy część odpowiedzi od Inkwizytora, no i być może dostaniemy jeszcze więcej przy okazji odcinka następnego. A teraz trzymajcie ciepło, no i cześć!